No cóż ja mogę powiedzieć? No, żałuję, ogromnie żałuję, ale z drugiej strony gratuluję, również bardzo gratuluję. Wiedziałem, że centrala upomni się o pracownika roku prędzej czy później. Miałem tylko nadzieję, że raczej później. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Ja się naprawdę długo wahałem, bo to jest mój pierwszy oddział i ja tutaj zaczynałem. No właśnie. Pamiętam, zielony jak szczypiorek na wiosnę, ale pod moim okiem parę lat i jest efekt. Tak, ale czuję, że potrzebuję teraz nowych wyzwań. Oczywiście, ja to rozumiem, ale szkoda, że teraz, bo wiesz, że przyjeżdża ta Michelle. Wspominałem ci o tym, prawda? Przyszła tutaj nawet ze swoją córeczką. No wspaniała dziewczyna, wielkie doświadczenie, olbrzymi świat, no rewelacyjna. No to na pewno świetnie mnie zastąpi. No właśnie, zastąpi. A wiesz co, ja sobie wymarzyłem taki tutaj dream team w naszym oddziale. Wyobraź sobie, ty razem z nią. Razem, no ale rozumiem, że żaden cud cię tu nie zatrzyma. Co mogę powiedzieć? Żal. No jak ci się podoba mój bank? Fajny, tak? Mama będzie tutaj pracować. Od jutra. To może się poznacie. To jest Michelle, a to jest... Michał, pięknie wyglądasz. To było nieprofesjonalne, przepraszam. A to jest moja córeczka, Dusia. Cześć, też jesteś ciacho. Dusika. Może, nie wiem, pokazałbym wam wieczorem miasto. A dziękuję, miasto znam, moja babcia tu mieszkała. To w takim razie proszę pozdrowić babcię. Jak się babcia miewa? Babcia nie żyje. Ale mama ma piękne wspomnienia. Dlatego postanowiła mnie tutaj przywieźć. Bardzo mi przykro z powodu babci, ale jeśli chodzi o twój przyjazd tutaj, no to cóż... Wow! Świetna decyzja. I co? Będziemy tak rozmawiać o mnie, o babci? Nie, oczywiście, że nie. Może coś o banku, bo widzę, że masz córkę. Jesteśmy po rozwodzie, jeśli o to pytasz. Dusieńko, to idź się przejść, dobrze? No, idź. Wracając do banku, cóż, mamy tutaj... przeróżnych klientów z przeróżnymi sprawami. Drobni przedsiębiorcy, rolnicy, zakochani. Macie ofertę dla zakochanych? Myślałem o rolnikach. Mamy tutaj też rolników, czasem zakochanych. No, a to się może zdarzyć każdemu. Tak. Nie przeszkadzam? Bo mamie raczej tak. Gada z Michałem i nikt nie chce mnie słuchać. Zapraszam, wejdź. Bardzo miła z ciebie dziewczynka. To nie było profesjonalne. Do mamy niech pan tak lepiej nie mówi. Zapamiętam. Złota rybka. Słyszałam, że spełnia marzenia. Tak, ale niestety nie moje. A jakie pan ma marzenie? Wiesz, chciałbym w naszym oddziale... Do rybki niech pan mówi. Ja nie spełniam marzeń. No śmiało. Zazwyczaj nie rozmawiam z rybkami. Ale chciałbym taki dream team stworzyć w naszym oddziale. Słyszałaś? Przepraszam, panie dyrektorze, ja zostaję. Ale to już nie potrzebujesz wyzwań? Potrzebuję, ale czuję, że powinienem je podjąć tutaj, właśnie w tym naszym dream teamie. Nie mnie. Rybce trzeba podziękować.